Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, 9 werset do 10 wersetu. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział od 9 do 10 wersetu. Bohaterska odwaga jest tematem tej kartki, która odnosi się do tego fragmentu ze Słowa Bożego. I opowiadanie dotyczy sytuacji z XIX wieku. Grace Horsley Darling, żyjąca w latach 1815-1842, była córką latarnika na wyspach Farn w Northumberland w Anglii. W dniu 7 września 1838 roku obserwowała, jak parowiec wiosłowy SS Forfarshire rozbił się podczas sztormu na klifach wyspy. Ponieważ użycie zwykłych łodzi ratunkowych wydawało się zbyt niebezpieczne, Grace i jej ojciec zdecydowali się na akcję ratunkową za pomocą łodzi wiosłowej. Dwukrotnie dopłynęli do wraku i zdołali uratować 9 rozbitków przed pewną śmiercią. Ponieważ jednak sztorm nie ustał, rozbitkowie musieli spędzić jeszcze 2 dni w latarni morskiej, zanim mogli zostać przetransportowani na stały ląd. Za swoje wysiłki Grace Darling została odznaczona srebrnym medalem za odwagę, a jej historia jest programem zwiedzania muzeum w jej rodzinnej miejscowości. Moje życie również jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwie, ponieważ w każdej chwili, nawet dziś, może zakończyć się wypadkiem lub chorobą. Jak wszyscy ludzie, jestem pod wyrokiem śmierci wiecznej. Moim jedynym zabezpieczeniem jest Bóg, który oddał za mnie swojego Syna Jezusa Chrystusa i okazał swoją moc, wskrzeszając Go z martwych 3 dni później. Dzięki Jego zastępczej śmierci na krzyżu jestem teraz zbawiony od wiecznej śmierci, bo po prostu w Niego wierzę oraz w to, co dla mnie uczynił. I również Ty możesz uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, który jest jedynym prawdziwym Zbawicielem, poza którym nie ma Zbawiciela. Więc uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, gdyż tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Więc uwierz, a będziesz uratowany od tej należnej kary piekła i nie staniesz wtedy przed sądem.